Witam serdecznie na kolejnej lekcji. Czas na rozwiązanie kolejnego wyzwania. W ogóle to dalej pytacie w komentarzach, gdzie są te wyzwania. Pojawiają się w zakładce społeczność. Wchodzicie na kanał, szukacie zakładki społeczność i klikacie. Co kilka dni pojawiają się tam jakieś zdania, które chcę, żebyście spróbowali przetłumaczyć, a potem nagrywamy filmik i robimy analizę. Tym razem zdanie brzmiało: kiedy byłem mały, mówiono nam, że mleko jest zdrowe. To zdanie wbrew pozorom nie jest wcale łatwe. Klasycznie przygotowałem pewne pułapki. Okej, to przejdźmy do analizy. Okej, i popatrzmy, jak należało przetłumaczyć to zdanie. Czyli tak, najpierw kiedy byłem mały. W zasadzie najbezpieczniejsza wersja to jest tłumaczyć kiedy byłem dzieckiem. I do wyboru kid, takie słowo bardziej potoczne, albo child. Tu uwaga na wymowę, bo Polacy chcą to czytać kid. Czyli i zrobią długie, a dy ubezwięcznią i wyjdzie właśnie jakiś kid. Nie, kid, ok? I, bo to jest krótkie i, no i nie ubezwięczniamy, czyli czytam dy. Kid. When I was a kid, when I was a child. Tu robimy łączenie międzywyrazowe, to nie czytamy sy, tylko zy i to zy ucieka do e. Was. When I was a kid. Albo when I was a child. Ok? Jeśli chcecie na upartego tłumaczyć, kiedy byłem mały, zdecydowanie wybieramy little. When I was little. Większość native speakerów mówi, że when I was small za bardzo nie pasuje. Ponieważ my mówimy, kiedy byłem mały, chodzi nam o wiek. Natomiast small, oni mówią, że to brzmi dosłownie, jeśli chodzi o rozmiar. Na przykład, kiedy byłem mały, że nie wiem, że może byłem niski. Że mały chłopiec, nie wiem, może nie wyrósł. Czyli wybieramy when I was little. Za chwilę wam to pokażę w ogóle na wykresie częstotliwości tych słów, tych zwrotów. Teraz tak, można by dodać chłopcem tam, tak, czy tam dziewczynką. Również preferowane little, when I was a little boy. Nie używamy when I was a small boy. Po prostu native speakerzy mówią, że taka para nie pasuje. Ale co ciekawe, czyli to nie pasuje small, nie pasuje ani z chłopczykiem, ani z dziewczynką. Ale mówią, że całkiem nieźle to pasuje ze słowem child. Na przykład popatrz na to małe dziecko. Look at that small child albo little child. Z tym, że znowu little jest lepsze. A teraz pokażę wam bardzo ciekawy wykres. Serwis Ngram Viewer. Już wam pokazywałem nieraz. Zobaczcie, wpisałem kilka fraz. When I was small, I was little, I was a small boy, yeah, I was a little boy. Zobaczcie, co się dzieje. W latach 40., 60. one wszystkie były w miarę wymienne. I zobaczcie, jak wygląda dzisiejszy język mniej więcej od roku 2000. Jaki wystrzał I was little, czyli to, co wam mówiłem. Po prostu większość native speakerów tak mówi i to brzmi naturalnie. I was small jest dużo, dużo niżej. Natomiast najniżej, to co wam mówiłem, praktycznie nieużywane. Spadło całkowicie do zera, prawie zera. When I was a small boy, tak? Bo to co wam mówiłem, to po prostu brzmi jak rozmiar, a nie wiek. Jeśli chodzi o wiek, to when I was ewentualnie little boy. Ok, wracamy. Dobrze, i teraz jedziemy dalej. Czyli kiedy byłem mały, to co wam powiedziałem, najlepiej when I was a kid albo child. Mówiono nam, no słuchajcie, trzeba było to przetłumaczyć stroną bierną. We were told. We were told. My byliśmy mówieni. No u nas, słuchajcie, to brzmi idiotycznie, ale w języku angielskim stronę bierną da się zrobić niemal od każdego zdania. Bo to działa tak, zobaczcie. Oni nas okłamują, tak? Czyli my jesteśmy okłamywani. I tu działa elegancko i czynna, i bierna w języku polskim.
A teraz oni nam mówią, no i na siłę w stronie biernej, dokładnie tym samym systemem, my jesteśmy mówieni, tak? Tak jak tu, my jesteśmy okłamywani. Ale to już u nas brzmi idiotycznie. Ale nie w angielskim. W angielskim ta strona bierna jest tak samo dobra, jak i ta strona bierna. Jest po prostu normalną stroną bierną. Ale my akurat mamy przeszłość, czyli oni nam mówili w przeszłości, czyli strona bierna w przeszłości, my byliśmy mówieni. I tak to będziemy tłumaczyć. My byliśmy mówieni, czyli we were told, tak? W czynnej they told us, a w biernej we were told. No i już prawie dochodzimy do naszego zdania, czyli when I was a kid, we were told. Mówiono nam, czyli dosłownie my byliśmy mówieni, że oczywiście jest nieobowiązkowe, choć nie zawsze robiliśmy o tym filmik. Link wam wrzucę pod filmikiem w opisie i pod koniec. No i kolejny problem, że mleko i u nas czas teraźniejszy, że mleko jest dobre. I znowu, słuchajcie, niestety musimy podzielić tutaj to zdanie na gramatykę i na życie. Choć to życie, jak pokazuje, też nie jest wcale tak oczywiste. Uwierzcie mi, zapytałem 4 native speakerów z ciekawości. Czy używają was zgodnie z gramatyką? Czyli jesteśmy w przeszłości, jesteśmy tak naprawdę w mowie zależnej. Czy może mimo wszystko przechodzą na is? Słuchajcie, był dokładnie remis. 2 native'ów powiedziało, że w życiu by to nie powiedzieli is, że trzeba po prostu cofnąć czas, czyli was. Natomiast 2 innych powiedziało, że to wszystko zależy, czy nadal uważają, że mleko jest dobre, czy już nie. I jeden mi powiedział, on uważa, że dalej mleko jest ok, czyli on by tu dał is. A ten jeden powiedział właśnie, że wszystko zależy. Jeżeli ktoś uważa, że dalej dobre, to is, jeżeli ktoś nie uważa, no to was. Natomiast uwaga, na egzaminach, maturach nikt nas nie będzie pytał, co wy uważacie. Musicie cofnąć czas i nie ma dyskusji. W związku z tym ja wam dałem wersję poprawną gramatycznie, czyli was. Good. No i na sam koniec ktoś zasugerował, tam widziałem w komentarzach, strukturę used to. Bardzo ciekawa struktura i jak najbardziej pasuje, tak? Tylko to nie było dokładnie nasze zdanie, bo tu jest użyta strona czynna, że oni nam mówili, no ale my tak nie mówimy. My byśmy to przetłumaczyli mówiono, ogólnie mówiono. Czyli when I was a kid, they used to say, że przez jakiś okres dłuższy czasu mówiono. Ludzie zwykli mówić coś takiego. Z tym, że w naszym zdaniu jeszcze było nam, więc na upartego trzeba byłoby zmienić czasownik na tell. Robiliśmy filmik o tym, jaka jest różnica między say a tell. Do tego jeszcze speak i talk. 4 czasowniki związane z mówieniem. Spróbuję wam podlinkować te filmy w opisie i pod koniec. Dzięki, trzymajcie się, no i zapraszam do kolejnego wyzwania, bo chyba już nawet wrzuciłem.